Dzień dobry Państwu. Możemy powiedzieć, że wczoraj zakończyliśmy taki podstawowy cykl wykładów dotyczących teorii ekonomii, a ten ostatni nasz dzień wykładowy i seminaryjny poświęcamy takim wykładom, których nie powtarzamy co roku, a które jakby mają pokazywać fragmenty wiedzy ekonomicznej i prób jej zastosowania, powiedzmy, może bardziej zaawansowanej. I dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o tym, co ekonomia może nam powiedzieć generalnie o budżecie państwa czy o finansach publicznych. Mówi się, że są takie dwie duże polityki makroekonomiczne, polityka pieniężna i polityka fiskalna. I na YouTubie możecie sobie znaleźć wykład o polityce pieniężnej sprzed roku, który prowadził Mateusz Machaj, a dzisiaj ja chciałbym poopowiadać co nieco o właśnie polityce fiskalnej. I na samym początku kilka bardziej nudnych rzeczy, czyli definicji, bo powiedzmy wśród ekonomistów, którzy tą tematyką się zajmują, istnieją właśnie na przykład spore, czy bardzo precyzyjnie definiują pewne pojęcia, więc będziemy starać się ich precyzyjnie także używać. I generalnie polityka fiskalna to może mówić, że jest to polityka kształtowania dochodów i wydatków państwa. I co niektórzy uważają, że odpowiednio kształtując te dochody i wydatki można wpływać na jakieś makroekonomiczne cele typu na przykład właśnie stabilność gospodarcza. Czy tak jest, to może trochę się zastanowimy w dalszej części wykładu. Natomiast nie każdy wypływ pieniędzy z państwa będziemy nazywać wydatkiem publicznym. Istnieje rozróżnienie na wydatki i rozchody i generalnie wydatki to jest coś, co jest jakby ostateczne, a rozchody to jest coś, co jest bardziej powiedzmy tymczasowe i może być odwracalne. I generalnie polega to na tym, że wydatki państwa to jest właśnie na przykład, nie wiem, wydatki na wojsko, edukację czy cokolwiek innego, a rozchody to są głównie takie wydawanie pieniędzy, które wiąże się z wykupywaniem obligacji, które wcześniej zostały wyemitowane. I jakby analogicznie mamy rozróżnienie na dochody i przychody. Dochody to jest coś, co trafia do państwa jakby ostatecznie i już państwo nie musi tego oddawać, natomiast przychody to jest to, co w przyszłości trzeba będzie oddać lub co będzie można sprzedać, więc na przykład jeśli państwo emituje obligacje i z tego tytułu uzyskuje środki finansowe, to będą to przychody budżetu, a jeśli państwo kogoś opodatkowuje i te podatki wpływają do budżetu, to będą to dochody. I jeśli dochody i wydatki mają różną wielkość, to będziemy mieli do czynienia z deficytem lub nadwyżką budżetową. Tutaj jakby rozumienie jest ściśle jakby intuicyjne. Jeśli wydatki są większe od dochodów, to mówimy o deficycie. Jeśli dochody są większe od wydatków, to mówimy o nadwyżce budżetowej. I w sytuacji, kiedy mamy trwałe deficyty w budżecie państwa, czy szerzej w finansach publicznych, no, mamy do czynienia ze zjawiskiem długu publicznego, czyli tego, że państwo emituje jakieś papiery wartościowe, najczęściej obligacje skarbowe lub zaciąga kredyty i ma jakiś dług, który w przyszłości trzeba obsługiwać bądź spłacać, tak? Czyli jakby dług, możemy powiedzieć, że jest to pewne zakumulowane deficyty z lat poprzednich. I to tyle definicji i przejdźmy do strony dochodowej tej polityki fiskalnej, czyli tego, jakie są ekonomiczne skutki opodatkowania. I podatki to są generalnie takie przymusowe i bezwzwrotne świadczenia na rzecz państwa. W obecnych warunkach są one najczęściej pieniężnymi świadczeniami, chociaż w przeszłości zdarzały się jak najbardziej też podatki w naturze. I ekonomiczna analiza podatków, taka wychodząca typowo z analizy krańcowej, którą tutaj staraliśmy się Państwu wyjaśniać przez dwa poprzednie dni, prowadzi nas do wniosku, że opodatkowanie zmniejsza krańcową produktywność czynników produkcji. To znaczy, jeśli z jakiegoś działania musimy podzielić się częścią efektów z państwem, to spada krańcowy przychód z tego działania, przez co działający człowiek podejmie mniej takich działań, niż miałoby to miejsce, gdyby takie opodatkowanie nie wystąpiło. I generalnie nie jest ważne, co dokładnie jest opodatkowane, ten efekt będzie zawsze taki sam. No, najprościej to wytłumaczyć po prostu na przykładzie podatku dochodowego, tak? Czyli jeśli dochód, który uzyskujemy, musimy zapłacić na przykład 12, 18, 32 czy 40% tego dochodu jako podatek, to krańcowy przychód z kolejnej jednostki dochodu będzie dla nas mniejszy, niż gdyby tego podatku nie było, więc koszt alternatywny podejmowania takiego działania, jakim jest zdobywania dochodu, będzie dla nas większy, niż byłby bez opodatkowania, dlatego też mniej takich produktywnych kroków podejmiemy i generalnie opodatkowanie zawsze z tego powodu jest pewnym, zawsze skutkuje obniżką produktywności. Jeśli chodzi o takie struktury rynkowe jak popyt i podaż, to opodatkowanie zgodnie z tą analizą możemy przedstawić jako takie zjawisko, które zmniejsza nam podaż jakiegoś dobra na rynku, o którym mówimy. I tu z kolei to najłatwiej wytłumaczyć na przykładzie podatków branżowych, tak? Czyli jeśli na przykład mamy akcyzę na piwo, które jest tutaj takim przykładem, który się często w wykładach przejawia, to nałożenie takiej akcyzy na piwo sprawia, że producenci wyprodukują tego piwa mniej przy danych cenach, czyli że podaż będzie mniejsza, co będzie skutkowało mniejszą ilością równowagi i wyższą ceną równowagi. Natomiast jakby ten efekt nie kończy się na tym, że będzie tam mniejsza podaż rynkowa, ale też jakby możemy powiedzieć, że te podatki są imputowane wstecz struktury produkcji. To znaczy, że zmniejszają wynagrodzenia wszystkich czynników produkcji potrzebnych do wyprodukowania w tym przypadku piwa i wszystkich dostawców, którzy te czynniki produkcji dostarczają. Tak? Czyli przez to, że mamy mniejszą podaż tego piwa oferowanego, to mamy też mniejszy popyt na pracowników, którzy są w tym browarze zatrudnieni, czy mniejszy popyt na surowce niezbędne do produkcji piwa, tak? Te wszystkie słody, chmiele i inne ważne rzeczy, o których Przemek wczoraj mówił, więc będzie mniejszy popyt na usługi tych czynników produkcji, mniejsza ich zdyskontowana krańcowa wartość w procesie produkcyjnym, przez co też mniejsze dochody tych czynników produkcji. Więc jakby możemy powiedzieć, że ten podatek jakby będzie skutkował zarówno zmianą na rynku taką, że podwyższy się cena dobra, jak i tym, że ten podatek zostanie właśnie wstecz struktury produkcji poniekąd, możemy powiedzieć, przerzucony w tym sensie, że zmniejsza dochody czynników produkcji. Co jeszcze warto o opodatkowaniu powiedzieć? No warto powiedzieć to, że nie jest możliwe coś takiego jak podatek neutralny, czyli taki podatek, który nie wpływałby na to, jaka jest struktura produkcji i przez to dochodów w gospodarce. Podatek zawsze będzie miał jakiś negatywny efekt dla produkcji, natomiast podatki mogą mniej lub bardziej zniekształcać tę strukturę produkcji rynkową, jaką mamy. I generalnie podatek będzie oddziaływał tym silniej na gospodarkę, im wyższe są jego stawki, im mniej jest przewidywalny i im bardziej zawiłe są interpretacje związane z jego stosowaniem. Tak? Czyli jakby możemy powiedzieć, że nie tylko wysokość podatku jest istotna, ale też to jakby jak on jest implementowany i na ile prawo podatkowe pozwala na pewność w prowadzeniu działalności gospodarczej. W literaturze można znaleźć wiele różnych podziałów podatków ze względu na kształtowanie stawek, Możemy mówić o podatkach progresywnych, jeśli te stawki rosną wraz ze wzrostem tego składnika, który jest opodatkowany. Tak więc mamy na przykład w Polsce progresywny podatek dochodowy. Powyżej pewnego dochodu stawka podatku jest wyższa niż poniżej tego progu, ale są też podatki liniowe, kiedy mamy jedną stawkę dochodu, czy mamy też podatki ryczałtowe, kiedy wszyscy płacą dokładnie taką samą kwotę. No i możemy mówić też o podziale na podatki powszechne i branżowe, tak jakby podatek powszechny to byłby taki, który dotyczy jakby całości jakiegoś zjawiska ekonomicznego, więc na przykład podatek dochodowy teoretycznie mógłby dotyczyć wszelkich dochodów w gospodarce, a podatek branżowy dotyczy jakiejś szczególnej branży i takich podatków mamy w Polsce sporo. Tak, mamy podatek od wydobycia miedzi, który płaci dokładnie jeden podmiot na przykład w Polsce, i mamy podatek od aktywów banków, podatek od aktywów instytucji ubezpieczeniowych i to jakby są podatki właśnie branżowe, które dotyczą dość wąskiego grona, dość wąskiego kawałka działalności gospodarczej i jakby możemy powiedzieć, że takie podatki, które najmniej zniekształcają strukturę gospodarczą i przez co jakby ten ubytek produktywności jest relatywnie najmniejszy, to byłyby takie podatki, które byłyby powszechne, niskie, jasne, przewidywalne i najlepiej ryczałtowe lub liniowe. One dalej by wpływały negatywnie na produktywność, ale czyniłyby to w mniejszym stopniu niż jeśli tych przymiotników nie spełniają. Generalnie takich podatków raczej w Polsce nie mamy. Najbliżej pewnie byłby podatek od nieruchomości, który, nie wiem, płacą osoby fizyczne, nie wiem, wynosi często, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset złotych rocznie i po prostu od metra kwadratowego płaci się określoną, dość niską stawkę. Natomiast już jakby nawet ten podatek od nieruchomości tak jest na przykład zróżnicowany w tym sensie, że osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą wyższe stawki niż osoby fizyczne, więc on jakby nie spełnia tych wszystkich tutaj przymiotników, które sobie wymieniliśmy. I powiedzmy w terminologii finansów publicznych rozróżnia się często podatki od składek czy opłat. I mówi się na przykład o składkach na ubezpieczenia społeczne. Tak, mamy składkę emerytalną, rentową, na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I je ma wyróżniać to, że one są rzekomo ekwiwalentne, znaczy, że coś dostajemy w zamian, jakiś rodzaj właśnie ubezpieczenia społecznego. Natomiast mają one, przez to, że są przymusowe i ta ekwiwalentność nie jest jasna, tak nie wiemy, czy aby na pewno dostaniemy tę emeryturę, w jakim wieku i w jakiej wysokości. Te parametry państwo może w każdej sytuacji zmienić. Tak? Płacimy składkę zdrowotną, a nie wiemy, czy dostaniemy dostęp do usług medycznych, więc ludzie nie traktują tego typu składek jako właśnie składek, tylko jako pewne przymusowe świadczenia i przez to wywołuje to dokładnie takie same skutki, jak ma to miejsce w przypadku zwykłych podatków. Więc raczej te składki, tę samą analizę, którą zastosowaliśmy do opodatkowania, to jak zmniejsza krańcową produktywność z jakiegoś działania, możemy także spokojnie stosować do tak zwanych składek, które w Polsce płacimy. Inna rzecz trochę może być z opłatami, ponieważ część dochodów polskiego państwa na przykład, żeby się już trzymać tego naszego przykładu, przypomina bardziej dochody rynkowe i tak na przykład spółka PKP-PLK jest częścią finansów publicznych, czyli ta spółka, która ma infrastrukturę kolejową i jeśli jakiś przewoźnik towarowy czy pasażerski chce używać torów, to płaci opłatę właśnie PKP-PLK za to, że torów używa i to jest uwzględniane jako dochód budżetu państwa. Czy jest to podatek, czy raczej przypomina to bardziej opłatę rynkową. No tutaj nie jest ta interpretacja zawsze jasna i trzeba raczej spojrzeć na każdy przypadek z osobna, bo czasami te opłaty będą przypominały podatki i składki, a czasami będą właśnie bliżej rynkowych cen i tego typu efektów, jakie opodatkowanie ma, nie będą ze sobą niosły. To skoro powiedzieliśmy o podatkach, to możemy też powiedzieć sobie o wydatkach publicznych i jakie będą ekonomiczne efekty tego, że państwo nie tylko pieniądze zbiera, ale także na coś wydaje. No, takich efektów będzie kilka. No, przede wszystkim zmienia się alokacja zasobów w gospodarce względem tego, co byłoby, gdyby tych wydatków publicznych nie było. Tak więc jeśli uczestnicy rynku wybraliby pewną konkretną strukturę produkcji i dostarczano by konkretnego zestawu dóbr i usług, no to przez to, że pojawiają się wydatki publiczne, to ta struktura dóbr i usług się zmieni i część zasobów zostanie przeznaczona na produkcję tych dóbr i usług, których żąda państwo. No i skoro zmienia się alokacja zasobów w gospodarce, to tak samo zmieni się wzorzec dochodów, jaki w gospodarce panuje. Tak więc jakby te dobra i usługi, które państwo chce kupić, osiągną wyższe ceny niż osiągnęłyby bez tych wydatków publicznych i czynniki produkcji zatrudnione w dostarczaniu tych dóbr i usług będą miały wyższe dochody niż miałyby, gdyby takich wydatków publicznych nie było. Czasami dzieli się te wydatki publiczne na różne kategorie, tak? Mówimy o transferach, wydatkach konsumpcyjnych czy wydatkach inwestycyjnych. Każdy z nich nieco inaczej będzie na gospodarkę wpływał, ale każdy z nich też te dwa efekty będzie miał. Te zmiany alokacji zasobów w gospodarce i zmianę strumienia dochodów. Tak? Transfery to są po prostu przekazywanie świadczeń pieniężnych do konkretnych osób po to, żeby one same zdecydowały, na co te pieniądze wydawać. Tak więc na przykład program 800+, emerytury, renty, tak, to są transfery. Jeśli państwo wydaje pieniądze na jakieś konkretne dobra, które są wytwarzane i jakby natychmiast konsumowane, to mówimy o konsumpcji, tak więc nie wiem, wydatki na edukację czy służbę zdrowia będą właśnie wydatkami, powiedzmy, konsumpcyjnymi, a jeśli państwo buduje drogi, przekopuje kanały, no to wtedy mówimy, że są to tak zwane inwestycje, bo jakieś tutaj, powiedzmy, trwałe dobra są budowane, które miałyby zwiększać produktywność gospodarki. Zaraz się zastanowimy nad tym, czy takie ujęcie ma sens. I jeszcze jakby warto powiedzieć to, że jeśli państwo wydaje pieniądze na jakieś tak zwane dobra finalne, czyli takie dobra, które nie podlegają już dalszym przekształceniom w strukturze produkcji, no to te wydatki wtedy wliczane są do produktu krajowego brutto i jakby z definicji ten produkt krajowy brutto powiększają, więc na przykład wydatki na transfery tego PKB same w sobie nie powiększają, ale już właśnie nie, wydatki na edukację, służbę zdrowia czy budowę dróg, stadionów, etc. to PKB podwyższają, to jakby przy badaniu zmienności PKB warto o tym pamiętać. Natomiast ekonomiści też zastanawiają się nad tym, na ile można porównywać efektywność wydatków publicznych z wydatkami, z którymi mamy do czynienia w gospodarce rynkowej. No i pojawiają się pewne problemy właśnie z ekonomicznością tychże wydatków publicznych, tak mianowicie, że w przypadku wydatków publicznych mamy do czynienia jedynie z kontrolą biurokratyczną i możemy mówić o tym, czy wydatki zostały wydane zgodnie z jakimiś obowiązującymi procedurami. Natomiast nie jest używana kalkulacja ekonomiczna, jaką stosują podmioty rynkowe, tak? Czyli nie mamy ponoszenia pewnych kosztów po to, żeby osiągnąć rynkowy przychód i porównywania różnych możliwych sposobów dojścia do tego, żeby jakieś dobro wytworzyć, jak to robią przedsiębiorcy w ramach kalkulacji ekonomicznej, tylko mamy decyzję o tym, że należy wydać pieniądze na budowę autostrady A2 w stronę granicy białoruskiej i jest pewna procedura projektowa, przetargowa i tak dalej, którą należy stosować, żeby tę drogę wybudować zgodnie z prawem. Przez co nie możemy mówić wprost o zyskach czy stratach, jakie dane wydatki przyniosą. Tak jakby taka budowa drogi przez państwo nie jest przedsięwzięciem komercyjnym, tak nie jest liczone NPV czy IRR takiej inwestycji, jak to czynią firmy prywatne. Nie wybiera się technologii pod względem tego, która byłaby najkorzystniejsza względem strumienia przychodów, jakie można dzięki niej osiągnąć. Co najwyżej mogą istnieć pewne pośrednie wskaźniki, które państwo chce spełnić, tak żeby, nie wiem, 30 tysięcy samochodów w ciągu doby mogło przejechać tą drogą, natomiast nie możemy mówić, że taka droga przynosi zyski lub straty. I jakby o ile jeszcze w przypadku drogi jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić, bo jakby część użytkowników dróg płaci opłaty właśnie za korzystanie z tych dróg, jeśli są to samochody ciężarowe, no to w przypadku wielu wydatków takich jak na przykład właśnie transfery, no nie możemy nawet czegoś takiego sobie wyobrazić. Dlatego też w rozważaniach nad tak zwaną ekonomią dobrobytu, czyli próbami zastanowienia się nad tym, czy jakieś działania zwiększają społeczny dobrobyt, czy nie, istnieje problem właśnie z tym, jak wydatki publiczne tutaj klasyfikować. No istnieje spora różnica, tak, między transakcjami rynkowymi, gdzie przez to, że mamy dobrowolną zgodę wszystkich stron uczestniczących w transakcji, to wiemy, że strony tej transakcji spodziewają się zyskać względem sytuacji, gdyby do tej transakcji nie doszło, przez co możemy mówić, że tak ex ante, czyli przed podjęciem działania, te strony mają nadzieję zwiększyć swój dobrobyt, przez co możemy domniemywać, że takie transakcje dobrobyt społeczny podnoszą. Natomiast z racji tego, że w przypadku państwa mamy do czynienia nie z transakcjami dobrowolnymi, tylko z przymusem, no to te wydatki nie spełniają tego testu właśnie zwiększania dobrobytu społecznego. Są tutaj potrzebne jakieś inne normatywne założenia, żeby tego typu tezy uzasadnić. Czasami ekonomiści próbują dostarczać tego typu argumentów, że właśnie produkcja pewnych dóbr ma taki charakter, że bez interwencji państwa byłyby produkowane zbyt małe ilości. Na przykład istnieje w ekonomii coś takiego jak teoria dóbr publicznych, która właśnie twierdzi, że jeśli pewne dobra są nierywalizacyjne w konsumpcji, nie można ich z tej konsumpcji wykluczyć, no to taka charakterystyka dobra sprawia, że jego produkcja na rynku będzie mniejsza niż jest to optymalne społecznie, przez co właśnie możemy domniemywać, że jeśli państwo takie dobra publiczne dostarcza, to ten dobrobyt społeczny jest zwiększany. Z tą teorią jest sporo problemów. Nie będę tutaj tego rozwijał, powiem tylko, że na YouTubie zdaje się można znaleźć wykład tej Jakuba Bożydara Wiśniewskiego z jednej ze szkół przynajmniej na temat właśnie teorii dóbr publicznych i też jakby istnieje cała książka, którą Jakub napisał na temat teorii dóbr publicznych, chociaż ona tylko dostępna po angielsku. Natomiast w ogóle jeśli popatrzymy na kształt na przykład polskich, ale nie tylko finansów publicznych, to generalnie zauważymy, że większość dóbr, które państwo produkuje, takiej definicji dobra publicznego nie spełnia, więc w ogóle jakby ten argument nie tłumaczy 90% tego, co państwo robi, przez co jakby w tych naszych tutaj rozważaniach o ekonomii dobrobytu nie jest on jakoś szczególnie trafny. Powiedzieliśmy sobie trochę o ekonomii opodatkowania, o ekonomii wydatków publicznych, to jeszcze powiedzmy sobie co nieco o ekonomii długu publicznego. I jakby głównym ekonomicznym efektem tego, że państwo zaciąga dług publiczny, jest to, że państwo zbiera z rynku kapitałowego oszczędności, które przez to nie trafią na przedsięwzięcia realizowane przez prywatnych inwestorów, tak? Czyli dochodzi do pewnego wypychania, o którym wspominała wczoraj Joanna Turowska. Dlatego też przez to, że mniej tych prywatnych oszczędności jest przeznaczanych na przedsiębiorcze projekty inwestycyjne, to mamy do czynienia z mniejszą akumulacją prywatnego kapitału, co jakby zgodnie z teorią rozwoju gospodarczego będzie nam prowadziło do tego, że długookresowe tempo rozwoju będzie mniejsze. Więc jakby przez to, że teraz zaciągamy dług publiczny, to jakby strumień dóbr i usług, jakie wyprodukujemy w przyszłości, będzie niższy. I możemy tutaj powiedzieć, że między ekonomistami istnieje pewnego rodzaju spór o to, czy zaciąganie długu publicznego jakby odbywa się już naszym kosztem dzisiaj, czy jest to też jakby zadłużanie się właśnie na koszt przyszłych pokoleń. I jakby w tym sensie, że właśnie zaciąganie długu publicznego zmniejsza tempo rozwoju gospodarczego i to, ile dóbr i usług będzie dostępnych w przyszłości, no to można by powiedzieć, że przez to mówienie o tym, że finansujemy dług publiczny kosztem naszych dzieci czy wnuków, ma sens takie zdanie. Natomiast zdecydowanie też jakby zaciąganie długu publicznego ma już konsekwencje dzisiaj, tak jakby wpływa na alokację zasobów dzisiaj, tak, i część jakichś przedsiębiorczych inwestycji nie zostanie już dzisiaj zrealizowana przez to, że zmieni się alokacja zasobów, przez to też wynagrodzenie czynników produkcji będzie inne niż byłoby, gdyby tego długu publicznego nie zaciągano i jakby no już dzisiaj tych dochodów, dóbr i usług będzie mniej i będzie to inna struktura, więc w tym sensie jakby zaciąganie długu publicznego odbywa się już kosztem dzisiejszej gospodarki. Nie jest to tylko takie proste przerzucenie kosztów do przodu. I dług publiczny jest mierzony i podawany najczęściej na dwa sposoby. Tak? Możemy mówić o długu nominalnym, także na przykład dług publiczny w Polsce wynosi powiedzmy 1,5 biliona złotych, jak i możemy też mówić o jakich wielkościach relatywnych. Najczęściej podawany jest tutaj w stosunku do PKB, także wynosi na przykład 45, 50 czy 60% PKB. I generalnie o polityce fiskalnej mówi się czasami, że ta polityka jest ekspansywna bądź restrykcyjna. I polityka ekspansywna to byłaby taka polityka, która prowadziłaby do zwiększenia deficytu finansów publicznych, przez co zwiększałby się strumień wydatków w gospodarce, co zgodnie z keynesowskim modelem miałoby prowadzić do zwiększenia aktywności gospodarczej. Natomiast polityka restrykcyjna to byłaby taka polityka, która zmniejsza deficyt finansów publicznych, więc zmniejsza strumień zagregowanych wydatków w gospodarce, co miałoby koniunkturę chłodzić według powiedzmy teorii keynesowskich. I w związku z tym jakby ciekawe w ostatnich latach były dyskusje na temat tak zwanej polityki oszczędności w strefie euro i tego właśnie, jak ta polityka wpływała na rozwój bądź brak rozwoju gospodarczego w różnych krajach. I jakby tę politykę oszczędności możemy właśnie definiować jako taką restrykcyjną politykę fiskalną, czyli taką politykę, która zmniejsza deficyt finansów publicznych. Natomiast co ciekawe, to z różnych badań, które na ten temat były publikowane, wychodziło, że istnieje spora różnica w efektach tej polityki oszczędności w zależności od tego, czy ta polityka oszczędności koncentruje się na cięciu wydatków publicznych, czy na podnoszeniu podatków, tak? Czyli zwiększaniu dochodów. Czyli jakby jeśli do celu mniejszego deficytu finansów publicznych dochodzono poprzez cięcie wydatków publicznych, to okazywało się, że gospodarka dość szybko wracała do rozwoju. Natomiast jeśli próbowano zmniejszyć deficyt finansów publicznych głównie podnoszeniem podatków, to gospodarka pogarszała się w coraz większej stagnacji i coraz większe były spadki dobrobytu mierzonego na przykład wskaźnikiem PKB, co miało jakby silny, więc wskazuje to na silny efekt jakby niezgodny z tą keynesowską teorią. Natomiast jakby jeśli przypomnimy sobie to, o czym mówiliśmy kilkanaście minut temu na temat ekonomii opodatkowania i ekonomii wydatków publicznych, to jak najbardziej ta austriacka, powiedzmy, teoria finansów publicznych jak najbardziej jest sobie z takim fenomenem w stanie poradzić i to wyjaśnić, tak? Skoro zmniejszamy wydatki publiczne, to zwiększamy skalę zasobów, które podlegają kalkulacji ekonomicznej i jakby zmniejszamy stopień ingerencji państwa, przez co gospodarka może się rozwijać, dostarczać te dobra i usługi, których oczekują konsumenci i odpowiednio dochody czynników produkcji zaangażowanych w te produktywne zasoby, w te produktywne przedsięwzięcia mogą rosnąć. Natomiast jeśli podnosimy podatki, no to jakby zwiększamy problemy z podejmowaniem kolejnych produktywnych działań, przez co mamy coraz gorsze efekty. I jakby do tego typu wniosków dochodzili bynajmniej nie Austriacy, ale tutaj jakby najważniejszym ekonomistą, który te badania prowadził, był taki nieżyjący już włoski ekonomista Alberto Alessina, który i kilka artykułów i całą książkę na ten temat ze swoimi współpracownikami napisał, co jakby no, mocno podważyło te jakby prostą keynesowską teorię polityki fiskalnej, więc jakby no, pod tym względem żyjemy w ciekawych czasach. Natomiast chciałbym jeszcze bardzo krótko nakreślić Państwu jakieś takie kilka empirycznych faktów dotyczących tego, jak duże te wydatki publiczne są i jak one w Polsce wyglądają i jakie pewne ciekawostki z tymi polskimi finansami publicznymi się wiążą. Więc na początek takim, wydaje mi się, ciekawym wskaźnikiem, który może w pewien sposób obrazować skalę ingerencji państwa w gospodarkę poprzez właśnie politykę fiskalną, jest udział wydatków publicznych w PKB. Jakby mamy tutaj statystyki dostępne dla praktycznie wszystkich państw świata, zwłaszcza państw rozwiniętych. One podobnie liczą PKB, podobnie liczą wydatki publiczne, więc mamy tutaj jakiś sposób do porównywania i tutaj mamy udział wydatków publicznych w PKB w roku 2021 w różnych państwach zrzeszonych w OECD. Widzimy, że ta skala potrafi bardzo się różnić. Najwyższe te wydatki publiczne były akurat w tym roku 2021 we Francji, to było 59%, ale mieliśmy takie kraje jak Szwajcaria, gdzie powiedzmy nieco ponad 1/3 PKB te wydatki publiczne pochłaniały, więc jakby zróżnicowanie tutaj między krajami jest ogromne. Polska tutaj powiedzmy mieściła się mniej więcej w środku stawki z udziałem około 44% PKB i badanie jakby zmienności tego wskaźnika jest jakby jednym z możliwych wskaźników tego, no, jak silna jest ingerencja państwa w gospodarkę, chociaż jakby nie jest to jedyna rzecz, na którą powinniśmy patrzeć, ale no, te wszystkie efekty wydatków publicznych, opodatkowania, o których mówiliśmy, będą tym silniejsze właśnie w krajach z dużym udziałem wydatków publicznych, odpowiednio mniejsze w krajach z niższym udziałem wydatków publicznych. Natomiast to, o czym warto jeszcze powiedzieć w przypadku Polski, to jest to, że finanse publiczne w Polsce mają dość skomplikowany charakter. Mianowicie generalnie są trzy duże części, które na te finanse publiczne się składają i najczęściej słyszymy w mediach po prostu o budżecie państwa, budżecie centralnym. Natomiast on stanowi mniej więcej połowę całych finansów publicznych w Polsce. Mamy jeszcze do tego budżety jednostek samorządu terytorialnego i różne fundusze celowe. Najważniejsze te fundusze celowe to oczywiście Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia, ale w ostatnich latach także fundusze związane z walką z pandemią zyskały bardzo znaczącą rolę i pomimo tego, że pandemia jakby została oficjalnie już odwołana i jej nie ma, to dalej fundusz covidowy sobie działa i jest całkiem spory, co powoduje, że generalnie przejrzystość tych finansów publicznych w Polsce nie jest największa i obywatelowi trudno zrozumieć, ile w rzeczywistości to państwo wydaje i żeby jakby pokazać, z jakiego rodzaju skalą wydatków mamy do czynienia w każdej tej części. Tutaj mamy dane dla roku 2021, jakby ten budżet państwa, o którym najczęściej słyszymy, tak, czy budżet ma deficyt, czy po 3 miesiącach może miał nadwyżkę, no to jest mniej więcej połowa tych całych finansów publicznych. Widzimy, że to było 521 miliardów wydatków publicznych wydano właśnie z budżetu państwa. Natomiast kolejne 316 miliardów wydały samorządy, a pozostałe jednostki, czyli właśnie głównie te fundusze celowe, wydały 322 miliardy złotych, więc jakby budżety jakby samorządów i budżet centralny są jakby powszechnie znane, natomiast w tych funduszach celowych kryje się często bardzo dużo wydatków, które mogą umykać uwadze obserwatora polskich wydarzeń gospodarczych. I jest to także problem w tym sensie, że te polskie wydatki, polskie finanse publiczne są o tyle nieprzejrzyste, że stosujemy różne definicje długu publicznego na różne potrzeby. Wiedzą państwo zapewne, że polska konstytucja zabrania zadłużania się powyżej 3/5 PKB, że dług publiczny nie może być większy niż 3/5 PKB. Natomiast ta konstytucja też mówi, że jakby sposób liczenia PKB i tego długu publicznego jest określony ustawami i przez to mamy taką definicję długu publicznego, który nie uwzględnia całego długu publicznego. Natomiast na potrzeby statystyki Unii Europejskiej podawana jest pełniejsza statystyka długu publicznego i jak zaraz to zobaczymy na wykresach, no mniej więcej 10 punktów procentowych PKB, te dwie wielkości już się między sobą różnią i przez to właśnie, że te finanse publiczne są tak rozdrobnione, to deficyt budżetowy niekoniecznie ma wiele wspólnego z deficytem całych finansów publicznych i często jakby większa część zaciągania długu publicznego odbywa się w niektórych latach poza budżetem centralnym i jakby deficyt budżetowy może być relatywnie niewielką częścią całego deficytu finansów publicznych i na przykład rząd chwali się tym, że deficyt budżetowy jest niski, bądź nawet po kilku miesiącach mamy nadwyżkę, a w rzeczywistości jakby deficyt całych finansów publicznych może być całkiem znaczny. Z ciekawych jakby rozwiązań prawnych mamy też coś takiego jak stabilizującą regułę wydatkową. Mianowicie polskie prawo jakby zmusza rządzących do tego, żeby odpowiednio dostosowywali wydatki do stanu finansów publicznych. Jeśli mamy duży deficyt, to wydatki rok do roku nie mogą silnie rosnąć. I tę stabilizującą regułę wydatkową wprowadzono gdzieś w roku 2010, kiedy jakby w Unii panował kryzys zadłużenia publicznego i jakby Polska chciała się nieco uwiarygodnić w oczach inwestorów i ta reguła działała gdzieś do roku 2016-2017, kiedy przyszły kolejne rządy, które zaczęły tę regułę rozwadniać i zaczęły zmieniać algorytm liczenia maksymalnej kwoty wydatków, jaka z tej reguły wychodzi, bądź też myślały o tym, żeby część wydatków publicznych z tej reguły wyłączyć. I właśnie jednym ze sporów z Unią Europejską w ramach negocjowania tak zwanego Krajowego Planu Odbudowy było to właśnie, żeby fundusze celowe i wydatki tych funduszy celowych, na przykład funduszu covidowego, włączyć w obręb działania stabilizującej reguły wydatkowej, bo one były włączane, wyłączane, włączane, wyłączane. W końcu zdaje się, że zostały włączone i od przyszłego roku także ta reguła wydatkowa ma te fundusze celowe obowiązywać. I tylko jeszcze kilka danych liczbowych, bo już musimy powoli kończyć. To ten wykres przedstawia nam, jaki był udział wydatków publicznych w Polsce w PKB. Tak, czyli jakby można powiedzieć, no, że im więcej te wydatki publiczne wynosiły, tym jakby większa skala ingerencji w gospodarkę. No i widzimy, że one jakby oscylują w okolicach 45%. Najniższe były w latach gdzieś powiedzmy 2016-18, kiedy było to w okolicach 42% PKB, ale później mieliśmy spory wystrzał przy pandemii, tak, gdzie to zbliżyło się do 50% PKB. I obecnie gdzieś tam w okolicach tych 44-43% PKB cały czas to wynosi. I też te polskie finanse publiczne są trwale niezrównoważone, tak? Czyli jakby cały czas w Polsce notowany jest deficyt finansów publicznych, który no najwyższy był w latach kryzysu finansowego, w latach 2009-2010, kiedy wynosił ponad 7% PKB. Później właśnie między innymi dzięki działaniu tej stabilizującej reguły wydatkowej on systematycznie się zmniejszał i powiedzmy w roku 2018 mieliśmy prawie że do czynienia ze zrównoważonymi finansami publicznymi, ale no, pandemia tutaj namieszała i te nadzwyczajne wydatki w ramach walki ze skutkami zamykania gospodarki sprawiły, że ten deficyt finansów publicznych zaczął znowu rosnąć, pomimo tego, że pandemia się skończyła, tutaj tego już na wykresie nie ma, są do roku 2021 dane, to w roku 2022 ten deficyt finansów publicznych podobnie się zwiększył i na ten rok raczej planowane jest wykonanie w okolicach 4,5% PKB, czyli gorszy niż to, co miało miejsce na przykład w roku 2021. A tak wygląda dług publiczny Polski w stosunku do PKB według tej unijnej definicji, czyli tej powiedzmy pełniejszej. I widzimy, że on jakby no w czasie pandemii zbliżył się do 60% PKB, chociaż tego poziomu nie przekroczył. Raczej możemy powiedzieć, że okolice 55-50% PKB są w ostatniej dekadzie typowymi dla długu publicznego. Obecnie jest to, zdaje się, około 48% PKB, więc ten dług dzięki podwyższonej inflacji wyraźnie zmalał. Natomiast jakby obecnie ta skala deficytu finansów publicznych jest taka, że ten dług zaczął raczej w ostatnich kwartałach ponownie rosnąć. A tutaj tylko jeszcze chciałem pokazać slajd na temat tej różnicy między tą krajową a europejską definicją długu publicznego i jakby na zielono mamy tę krajową definicję, na niebiesko na tym górnym wykresie tę definicję europejską i widzimy, że w roku 2021 to już różnica między tymi definicjami wynosiła 10 punktów procentowych, a generalnie ta różnica pojawiła się w roku powiedzmy 2009-2010 zaczęła być zauważalna. Wtedy zdaje się, rząd zaczął emitować obligacje Krajowego Funduszu Drogowego, które to są przeznaczone na właśnie budowę dróg zgodnie z nazwą środki tak pozyskane, ale właśnie te obligacje, chociaż gwarantowane są przez Skarb Państwa, to zostały wyłączone z krajowej definicji długu publicznego. I one tak sobie przez kolejne lata istniały, a w roku 2020-2021 doszło do tego obligacje emitowane przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego na potrzeby obsługi funduszu celowego do przeciwdziałania walki z pandemią, przez co ta różnica stała się już bardzo duża i wynosi obecnie w okolicach 10 punktów procentowych, więc jakby widzimy, że ta konstytucyjny limit długu 60% PKB w taki właśnie sposób, właśnie przez wyłączenie części długu z definicji może zostać obchodzony, co jakby pokazuje, że nie jest to taka bariera, która byłaby skuteczna w każdych warunkach politycznych. Ja może na tym skończę. Czy mają Państwo jakieś pytania? Chciałem zapytać, jak te dwie kwestie wyglądają na tle innych państw, czyli pierwsza to nasz zapis konstytucyjny, że dług nie może być wyższy niż 3/5 PKB, jak to jest w innych krajach. I podobnie to, że u nas finanse publiczne dzielą się na te trzy grupy, czyli budżet centralny i bardzo duże też budżety celowe. Czy to w innych krajach podobnie się takiej manipulacji dokonuje, czy to w ogóle można nazwać manipulacją? Generalnie polski limit długu jest raczej dość wyjątkowy i niewiele państw ma takie silne konstytucyjne ograniczenia zadłużenia i też jakby pojawiają się inicjatywy, żeby to ograniczenie znieść. Zdaje się, że ze 2 czy 3 lata temu był taki apel młodych ekonomistów o to, żeby znieść limit właśnie zadłużenia publicznego jako coś, co rzekomo blokuje rozwój gospodarki Polski. Nawet z Przemkiem Rabką podcast o tym nagraliśmy. Też pozwolę sobie zareklamować, jeśli kogoś interesuje, że można odsłuchać. Więc jest to raczej coś wyjątkowego i w Unii Europejskiej większość państw jest zadłużona bardziej niż Polska, nawet z tym obchodzeniem tej definicji długu publicznego. Natomiast jeśli chodzi o kształt finansów publicznych, to wydaje się, że w Polsce jednak to się pogorszyło w tym sensie, także wcześniej te wydatki, które jakby były poza jakby kontrolą parlamentarną i przy ustalaniu budżetu były dużo mniejsze niż ma to miejsce obecnie i właśnie ta pandemia i ten fundusz covidowy tutaj najbardziej to pomieszały, bo jakby to, że jest ZUS czy NFZ, to one tak mają jasne sposoby finansowania i jakby przejrzyste wydatki i finanse w tym sensie, tak że można je łatwo sprawdzić i sobie skonsolidować, czy też jakby jak są dopłaty z budżetu centralnego do ZUS-u, to jest to jakby zaksięgowane w wydatkach budżetu centralnego. Natomiast to ukrywanie części wydatków publicznych, jakby wyciąganie ich poza kontrolę parlamentarną od czasów pandemii jest raczej czymś, co jest czymś nowym i przynajmniej skala, z jaką tutaj mamy do czynienia, jest czymś wyjątkowym. Natomiast to, że samorządy mają swoje budżety i jakieś instytucje od ubezpieczeń społecznych, to jest raczej normalne we wszystkich krajach. Ja mam takie pytanie, czy jest jakiś kraj z wysokim deficytem budżetowym, powiedzmy tak powyżej 80–100% i który się dobrze rozwija? I drugie pytanie, jaki jest próg dla krajów rozwijających się jak Polska, gdzie ten deficyt budżetowy jest za duży i kończą jak Grecja albo kraje PIIGS? Taką pojedynczą granicę trudno znaleźć. Natomiast jak wymienimy sobie kraje Unii Europejskiej z najwyższym zadłużeniem do PKB, no to będzie to Grecja, Włochy, Francja, Belgia, Hiszpania. Chyba tak by wypadały te 5 państw z najwyższym stosunkiem długu do PKB. Jakby z pamięci statystyki cytuję, więc jakieś lekkie pomyłki mogłem zrobić, ale tak to chyba wygląda. Żadne z tych państw jakby długoterminowo nie rozwija się szybko i generalnie trudno znaleźć przykłady takich państw, które by się szybko rozwijały przy szybko rosnącym długu publicznym. Raczej powiedzmy tutaj takie intuicje, czy może analizę ekonomiczną o tym, że dług publiczny negatywnie wpływa na długookresowy rozwój gospodarczy, jest zbieżna z wynikami tutaj badań ekonometrycznych, które pokazują, że najszybciej rozwijają się państwa, które mają dług publiczny między 0 a 30% PKB. Państwa, które mają między 30 a 60 też się rozwijają, ale trochę wolniej i jakby z każdymi 30% stosunku długu do PKB ten rozwój w badaniach wychodzi jakby istotnie niższy, więc tutaj te powiedzmy historia gospodarcza raczej pokazuje, że trudno znaleźć taki przykład państwa, które by się szybko rozwijało, szybko zwiększając dług publiczny. Natomiast jakby tu odpowiedź osób, które i tak chcą zwiększać dług publiczny w ramach rozwoju może być taka, że tutaj jakby przyczynowość jest odwrócona. No akurat te państwa wpadły w kłopoty gospodarcze, przez co stosunek długu do PKB im wzrósł, ale to nie można mówić, że to samo to podnoszenie długu, ten rozwój gospodarczy zmniejsza. No taki jest problem z tymi badaniami empirycznymi, że one nam przyczynowości nie wskażą, ale jeśli mamy jasną teorię, która te fakty łączy, którą wydaje mi się jakoś tam zarysowałem, no to możemy spokojnie mówić o właśnie negatywnym wpływie długu publicznego na rozwój. Ja mam prośbę o przybliżenie mechanizmu, w którym utrzymywanie lub zwiększanie inflacji działa korzystnie na oddłużanie. No, obligacje są zaciągane na konkretne kwoty, tak? W sensie emitowane, tak? Emitujemy obligacje, robimy jakiś przetarg, emitujemy obligacje o nominalnej wartości powiedzmy 4 miliardów złotych, pojawiają się inwestorzy, płacą na przykład 3 miliardy 800 milionów, tak? To różnica między ceną bieżącą a ceną końcową stanowi dla nich zarobek, ale jakby oni wiedzą, że w przyszłości dostaną te 4 miliardy, więc jeśli mamy wybuch inflacji, jak to było w roku 2021-2022, to powoduje to, że siła nabywcza środków, które otrzymują inwestorzy, jest mniejsza niż to, ile realnie zainwestowali na początku, przez co dług publiczny realnie może maleć, a jakby dochody finansów publicznych często nie są oznaczone nominalnie, tak jakby mamy podatek dochodowy, który jest jakąś stawką procentową, więc jeśli rośnie nominalny dochód przez inflację, to dochody budżetu rosną, a z kolei dużo wydatków jest już ustalona nominalnie i nie rośnie automatycznie zgodnie z inflacją i na przykład, nie wiem, 500 plus długo nie było waloryzowane, przez co udział wydatków na 500 plus w PKB systematycznie malał właśnie z powodu i rozwoju gospodarczego, i z powodu inflacji, więc jakby pod tym względem ta inflacja, jak jest niespodziewana, to może ten stan finansów publicznych poprawić, natomiast jeśli jest już spodziewana, to jest uwzględniana jakby w zwrotach, jakich oczekują inwestorzy i państwa, które notorycznie mają wysoką inflację, jak na przykład Argentyna ma też problemy generalnie z obsługą zadłużenia publicznego, więc jakby tutaj ten mechanizm nie działa w nieskończoność i nie można tak jakby sobie liczyć na to, że samą inflacją ten dług publiczny spłacimy. To chyba czas nam się skończył. Bardzo Państwu dziękuję za pytania. Za 5 minut kolejny wykład. Proszę się daleko nie rozchodzić.